W porównaniu z kamerą umieszczoną na dronie, ludzkie oko nie jest najdokładniejszym narzędziem pomiarowym. Używany w zawodowych turniejach tenisowych system Hawkeye potrafi podać pozycję piłki tenisowej na korcie z dokładnością do 3 mm. Dobry sędzia liniowy tylko do kilku cm. Najwięcej ludzkich błędów w ocenie, aż 1 na 12, zdarza się, gdy piłka znajduje się nie więcej niż 100 mm od linii kortu. Taki błąd możemy zapisać jako nierówność z wartością bezwzględną, gdzie wartość bezwzględna z x jest mniejsza od 100. W tym filmie dowiesz się, jak rozwiązywać takie nierówności, wykorzystując do tego oś liczbową. Rozwiążmy taką nierówność wartość bezwzględna z x jest większa od 4. Za chwilę dowiemy się, jak tego typu nierówność w bardzo prosty sposób możemy rozwiązać algebraicznie. Ale na początku spróbujmy poradzić sobie z tą nierównością graficznie, na osi liczbowej. Wiesz już, jeżeli nie, to zerknij do poprzedniej lekcji, że wartość bezwzględna z x jest to odległość x od 0. Szukamy więc Takich x, dla których odległość od zera jest większa od 4. Odległość od zera jest równa 4 dla liczb 4 i minus 4. Żeby otrzymać odległość większą niż 4, zaznaczamy wszystkie liczby na prawo od czwórki, wyłączając samą czwórkę, i na lewo od minus czwórki, zaznaczając pustą kropką, że minus czwórka nie należy do tego zbioru, ponieważ odległość ma być silnie większa od 4. Odczytajmy teraz z rysunku odpowiedź. Wiemy, że x może być mniejsze od -4 albo większe od 4. Możemy to zapisać jako sumę dwóch przedziałów: obustronnie otwartego od minus nieskończoności do minus 4 oraz obustronnie otwartego od 4 do plus nieskończoności. Spróbuj teraz w podobny sposób samodzielnie rozwiązać następną nierówność. Wartość bezwzględna z x -a jest większa bądź równa pierwiastkowi z 7. Na osi liczbowej zaznaczmy te punkty, których odległość od zera jest równa pierwiastkowi z 7. Są to z jednej strony minus pierwiastek z 7 i z drugiej pierwiastek z 7. Tym razem odległość od zera ma być większa bądź równa pierwiastkowi z 7. Zaznaczmy więc x -y na lewo od minus pierwiastka z 7 i na prawo od pierwiastka z 7. Kropki zamalowujemy, ponieważ odległość może być równa pierwiastkowi z 7. Ostatecznie otrzymujemy sumę przedziałów: prawostronnie domkniętego od minus nieskończoności do minus pierwiastka z 7 oraz lewostronnie domkniętego od pierwiastka z 7 do plus nieskończoności. Następna nierówność, z którą musimy sobie poradzić, to wartość bezwzględna z x jest większa bądź równa 0. Nie jest to skomplikowany przykład. Pomyśl przez chwilę, co mógłbyś podstawić za x, aby nierówność była prawdziwa. Zaznaczmy punkty, których odległość od zera jest większa bądź równa 0. Oczywiście w punkcie 0 odległość od zera jest równa 0. Odległość większa od zera jest Wszędzie, na prawo i lewo od zera. Odległość ze względu na słabą nierówność może być równa 0. Zaznaczamy więc 0 wypełnioną kropką. Zauważ, że zaznaczyłem tak naprawdę wszystkie liczby na osi liczbowej. Możemy więc zapisać, że rozwiązaniem tej nierówności jest dowolny x, czyli x należy do zbioru liczb rzeczywistych. A dla jakich x wartość bezwzględna z x -a jest większa od minus 3. Na osi liczbowej chcę zaznaczyć punkty, dla których odległość od zera jest większa od minus 3, ale odległość jest zawsze większa bądź równa 0, więc dla każdego x -a jest tym bardziej większa od minus 3. Możemy więc zaznaczyć wszystkie możliwe x. -y, i zapisać odpowiedź, że rozwiązaniem tej nierówności jest każdy x należący do zbioru liczb rzeczywistych. Zapiszmy teraz pewne własności wartości bezwzględnej, które wynikają ze zrobionych powyżej przykładów. Jeżeli a jest większe od zera, co jest rozwiązaniem nierówności wartość bezwzględna z x jest większe od a. Rozwiązaniem są x -y mniejsze od minus -a oraz x -y większe od a, czyli suma przedziałów od minus nieskończoności do minus a oraz od a do nieskończoności. A co jest rozwiązaniem nierówności wartość bezwzględna z x jest większa bądź równa a? Oczywiście podobne przedziały, tylko z domkniętymi końcami w minus a oraz a. A co jest rozwiązaniem tych nierówności dla a równego 0? Jeżeli a jest równe 0, to wartość bezwzględna z x -a jest większa od a, jeżeli wartość bezwzględna z x -a jest większa od 0. A ta nierówność spełniona jest dla wszystkich x'ów za wyjątkiem 0. Natomiast wartość bezwzględna z x -a jest większa bądź równa a, inaczej. Wartość bezwzględna z x jest większa bądź równa 0 dla dowolnego x. Jeżeli a jest mniejsze od 0, to co jest rozwiązaniem tych samych nierówności? W jednej i drugiej nierówności za x możemy podstawić dowolną liczbę i będą one prawdziwe. Zatem rozwiązaniem obu nierówności jest każdy x należący do zbioru liczb rzeczywistych. Kolejną nierównością, z którą spróbujemy sobie poradzić, to wartość bezwzględna z x jest mniejsza bądź równa 4. Przyjrzyjmy się po raz kolejny interpretacji tej nierówności na osi liczbowej. Tym razem odległość od zera szukanego x ma być mniejsza bądź równa 4. Zaznaczmy punkty, które są odległe od zera o 4 jednostki. Jest to 4 z jednej i minus 4 z drugiej strony. Zaznaczamy je wypełnioną kropką, ponieważ odległość może być równa 4. Może być też mniejsza od 4. To znaczy, że wszystkie x między minus 4 a 4 też będą spełniały powyższą nierówność, ponieważ ich odległość od 0 jest mniejsza od 4. Rozwiązaniem nierówności są więc wszystkie x między minus 4 i czwórką wraz z końcami przedziału. Czyli przedział domknięty obustronnie od minus 4. Do 4. Wzorując się na zakończonym przykładzie, rozwiąż samodzielnie kolejną nierówność. Wartość bezwzględna z x jest mniejsza od 2 trzecich. Szukamy takich liczb, których odległość od zera jest mniejsza od 2 trzecich. Zaznaczmy pustą kropką, ponieważ odległość równa 2 trzecie nie będzie w tym przypadku odpowiednia, punkty odległe o 2 trzecie od zera. Są to rzecz jasna, 2 trzecie oraz minus 2 trzecie. Natomiast odległość od zera wszystkich liczb pomiędzy zaznaczonymi punktami jest mniejsza od dwóch trzecich. Te liczby są rozwiązaniem naszej nierówności. x należy do przedziału otwartego od minus 2 trzecich do 2 trzecich. Z pewnością teraz poradzisz sobie z taką nierównością. Wartość bezwzględna z x jest mniejsza bądź równa 0. Szukamy punktów, których odległość od zera jest mniejsza bądź równa 0. Odległość nie może być mniejsza od zera. Jedyną liczbą, która spełnia tę nierówność jest więc liczba, która jest oddalona od zera o 0 jednostek, czyli ona sama x jest równe 0. A co jest rozwiązaniem nierówności wartość bezwzględna z x jest mniejsza od minus 2. Jak wcześniej powiedziałem? Odległość nie może być ujemna. W tej nierówności szukamy takich x, których odległość od zera jest mniejsza od minus 2, czyli ujemna. Oczywiście w zbiorze liczb rzeczywistych nie znajdziemy takich liczb. x należy więc do zbioru pustego. Możemy teraz wyprowadzić kolejne własności wartości bezwzględnej. Co jest rozwiązaniem nierówności? Wartość bezwzględna z x jest mniejsza od a. Dla dowolnego a większego od 0? Liczby, których odległość od 0 jest mniejsza od a, to wszystkie liczby, które są większe od minus a i jednocześnie mniejsze od a, zatem wszystkie x -y z przedziału otwartego od minus a do a. Analogicznie, co jest rozwiązaniem nierówności, wartość bezwzględna z x -a jest mniejsza bądź równa a. Oczywiście wszystkie liczby między minus A i A, ale wraz z nimi, czyli przedział domknięty od minus A do A. A dla A równego 0. co jest rozwiązaniem tych nierówności? Wartość bezwzględna nie może być mniejsza od zera. Pierwsza z nierówności nie posiada więc rozwiązania, natomiast wartość bezwzględna z x jest mniejsza bądź równa 0 jedynie dla x równego 0. A jeżeli a jest mniejsze od zera, jakie liczby moglibyśmy podstawić za x w obu nierównościach? Nie istnieje taka liczba, z której wartość bezwzględna byłaby mniejsza albo równa liczbie ujemnej. Obie nierówności nie posiadają więc rozwiązania. Dla dowolnej liczby a większej od zera, wartość bezwzględna z liczby x jest większa od a, jeżeli x -y są większe od a lub mniejsze od minus a. Nierówność tę interpretujemy na osi liczbowej jako odległość liczby x od zera. Odległość ta jest większa od a. Analogiczne nierówności zachodzą, gdy wartość bezwzględna z x jest większa bądź równa a. Natomiast dla dowolnej liczby a większej od zera, jeżeli wartość bezwzględna z x jest mniejsza od A, to x są z przedziału między minus A i A. Analogicznie możemy rozwiązać nierówność, wartość bezwzględna z x jest mniejsza bądź równa a. Pomógł Ci ten film? Jeżeli tak, obejrzyj pozostałe lekcje dotyczące wartości bezwzględnej. Więcej działów znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja tv.